Raz, dwa. No to jesteśmy. Jeszcze tylko troszkę ściszę, żeby nie było przesterów. I raczej powinno być wszystko w porządku. Tak mi się wydaje. Dzień dobry, dzień dobry. Witam was ten ciepły, wręcz upalny dzisiaj dzień. Witamy, tak, witamy. Upalny dzień. My tu mamy tak chłodno, że ho! Właśnie. Ja się tak śmiałem, że jak było zimno, no to tutaj trzeba było napalić, żeby było po prostu można wytrzymać te na przykład 2 godziny bez jakiegoś tam dorzucania do ognia. A dzisiaj po prostu się wchodzi i na dworze jest gorąco, a tutaj po prostu jest idealnie dzisiaj. Więc... Tomasz Kruszona pisze, że nie ma głosu. Pytanie, czy tylko on, czy... Nie, już głos jest. Na początku głosu mogło nie być. Możesz sobie teraz podgłośnić na chwileczkę, żeby zobaczyć. Dobra, ścisz, jest wszystko w porządku. Dobra, to Litka będzie z wami rozmawiać. Ja tylko jeszcze włączę czata. Zobaczymy tutaj, jak dzisiaj on się pojawi. Dajcie mi sekundkę i zaraz... Litka cię będzie zajmowała się pisaniem do was i czytaniem Jarkowi, co piszecie i tak dalej, bo nie mam nic dzisiaj do powiedzenia. O. Będzie temat zakupy, więc co ja mogę o zakupach powiedzieć? A słynny, czekaj, jak to się nazywało? WA... Pamiętasz? Nie. WAF. Wife Acceptable Factor. Pamiętasz to? Ty na niego już nie zwracasz uwagi. Kiedyś owszem, się bał. Teraz mi tylko podkłada faktury z kilkudniowym opóźnieniem. Nie, temat jest, myślę, że ciekawy. Jarek już kiedyś nagrywał film a propos zakupów, ściągania rzeczy wtedy z Chin chyba, nie? To było bardziej... Tak, albo ze Stanów. Albo ze Stanów, albo, ale jakiś taki był film na ten temat, a teraz chcemy trochę szerzej, znaczy Jarek chce trochę szerzej powiedzieć o tym. Podzielił to sobie chyba na narzędzia ręczne, na elektronarzędzia i na większe maszyny. Jak kupować nie do końca w tradycyjny sposób, taki będzie. Z głową. Wszystko robimy w warsztacie z głową, pamiętajcie. Najpierw myślimy, później robimy. Nie, odwrotna kolejność nie ma w ogóle takiej możliwości. Nie foch rodzinny, Chris, tylko całkowita akceptacja żony na to, czego zmienić nie może. Oj, nie, no żartuję. My się rozumiemy bez słów, więc Jarek już po prostu nie pyta, czy może, czy nie może, tylko robi swoje, a ja ufam. Litka wie, dokładnie, wie, że ja w... Naprawdę nie inwestuję w sprzęty, które się po prostu nie zwrócą. Staram się. Powiedzmy 90% takich zakupów jest przemyślanych i... No, potem dostaję zestaw noży albo jakieś ostrzałki diamentowe, żeby mnie uciszyć, jest wszystko dobrze. Dobrze. Tu jeszcze tylko przesunę. Jeżeli macie jakieś pytania, to już można zadawać. Ja postaram się to... albo spisywać, żeby mi nie umknęło, żeby Jarkowi też nie uciekać, znaczy, żeby Jarkowi nie uciekał jakiś tam wątek, jak mu będę przerywać, więc będę spisywała rzeczy jakieś. Jak macie coś, to piszcie od razu. Dobra. Ja muszę tylko moje plumkanie wyłączyć. Mąż kupuje, żona żałuje. Żona całuje! Powinno być, a nie żałuje. Czekajcie, jeszcze zwiększę troszeczkę, widzę, żeby się nam tutaj te dwa komunikaty zmieściły. To jeszcze chwilę. Jak to zrobić? Tutaj muszę zrobić w tym. To jeszcze sekundkę. Albo tak zmniejszymy. Myślimy w ogóle, słuchajcie, że jak teraz zaczyna się lato, czas wakacji, czas cieplejszej pogody i dłużej nam świeci słońce, to pewnie przełożymy te live'y na późniejszą godzinę. Pytanie, czy chcecie 19? 19 chyba, bo 20 to będzie... My zwykle mamy późno. Te live'y 2 godziny trwają. Tak, o 20 zaczniemy, to do 22 to będzie u nas przesada, nie? Będzie szał ciał też w domu z dzieciakami. Więc może na 19. Jak zaakceptujecie, to może od lipca zaczniemy od 19. Kim jesteście z wykształcenia? Kurde, no tyle razy już żeśmy mówili. No. Ja jestem księgową. Księgową jakąś tam dokształcałam się jeszcze w innych tematach, ale to główny mój zawód to jest księgowość.
A Jarek jest, nigdy nie wiem, jak to tam się fachowo u Ciebie nazywa, jakiś coś z sieciami. Systemy sieci komputerowe. Już. Systemy sieci komputerowe, czyli wykształcenie tak naprawdę. Jestem elektronikiem z wykształcenia. Elektronikiem z wykształcenia, grafikiem z praktyki 20-ponadletniej, 25 lat, a teraz jest stolarzem i cudownym mężem. Dziękuję Litka, bardzo. Kiedy projekt z szczepami na jaskółczy ogon? Jaki projekt? Przecież to, co musiałam, to zrobiłam ostatnio na live i więcej tego nie tykam, ale mam dobrą informację, bo po długiej przerwie, już nawet nie chcę zaglądać, jak długa ta przerwa była, reaktywacja blondynki. Parę osób pytało mnie nawet o to wcześniej na jakimś tam live i stwierdziłam, że szkoda tej pracy, którą włożyliśmy w ten kanał. I jest już nakręcony film, nie wiem kiedy będzie emisja, kiedy kierownik go emituje, ale już jest zrobiony, nakręcony, zmontowany, czeka na półce do emisji, więc cieszę się bardzo, że wyszłam, co prawda z sprawy muszę powiedzieć, ale zrobione jest i będziecie za niedługo mogli zobaczyć. Dobra, wydaje mi się, że już powinno... 19, okej. Okay. To tak myślę, że 19 będzie lepsza powinno niż... wszystko działać. 17. Tak mi się wydaje. Dobrze. To co? Zaczynamy? Zaczynamy. Ja sobie, tak jak Litka powiedziała, tutaj podzieliłem te zakupy na trzy działki, bo o materiałach był osobny temat, nie? Był osobny cały live i tam mieliście 100% informacji takich bardzo ważnych, a dzisiaj o takich normalnych zakupach. Dobra, narzędzie ręczne. Więc cofając się lat, powiedzmy 5 temu, miałem niesamowicie duży problem z zakupem narzędzi ręcznych, takich typowych, nie? Czyli to wszystko, co jest na półce, ponieważ ja jestem naprawdę taką osobą, która zanim kupi, chce wypróbować. I mieszkaliśmy jeszcze tam 10 lat temu w Poznaniu, czy więcej trochę, na Poznań, wielkie miasto. I co z tego, gdzie takich miejsc nie było w ogóle. Czyli nie było opcji, żeby wziąć jakiś tam porządny strug. Oglądałem filmy, mówię, kurde, jak te sprzęty chodzą, nie? Jechałem do marketu, a tam po prostu sam badziew. I to był dla mnie największy problem, że tego narzędzia porządnego, które mówię, dobra, zbierałem, chcę kupić strug za 1000 zł. I co z tego, jak nie mogę tego wypróbować? Więc to był taki naprawdę duży problem dla mnie, że brak po prostu miejsc takich... No nie ma. Szukałem oczywiście i myślę, że również wy trafiliście na Duta.pl, czyli to jest w sumie jedyny chyba taki sklep stacjonarny, który istnieje, powiedzmy, poza siecią. Pod Poznaniem i to jest... Mosina? Niedaleko Poznania, nie? W każdym razie. Poczekajcie, jeszcze tylko tutaj coś zmienię w tym czacie, żeby nam nie znikały te... Kurde, mam nadzieję, że teraz mogę to zastosować. Jak nie, to zaraz tutaj coś zmienię. I tam te narzędzia są. Nie jest ich dużo, tam jest dużo dłut, ale jeśli chodzi o pozostałe sprzęty, ale od razu mówię, parę lat ładnych tam nie byłem, więc Agnieszka, jeśli coś się zmieniło, to może nas oglądasz, może nie. To może dopiszę. I czyli tam to było jedyne miejsce, gdzie faktycznie można było coś tam wziąć, ale naprawdę nie było tego dużo. Patrzę tutaj na moje zapiski i tutaj przeszliśmy w takim razie do tych sklepów internetowych z narzędziami ręcznymi i od pewnego czasu ja w Polsce również wypatrzyłem sobie woodfan.pl.
podoba mi się ten sklep, bo się rozwija w kierunku niszy. Czyli tam ten właściciel wyszukuje sprzęty, których nie ma i stara się je ściągać. Dużo rzeczy jest ze Stanów, czyli to, co my byśmy mieli problem ze ściągnięciem, no to tam to jest. Więc to mnie cieszy, że w końcu taki sklep powstaje. Wiecie co? Ja jeszcze tutaj przepraszam Was na sekundę, zmienię tylko w tym czacie, bo jest włączone, że te komunikaty nam się ukrywają. Jarek, nawet Twoja mama się wita. O, dzień dobry. Cześć mama. Widzicie, jakie te? Jaka publiczność rodzinna. Już sekunda. Czyli jeszcze raz muszę odpalić tylko kopy. Tutaj kopiujemy. Chcą, żeby wyłączyć ten niebieski pasek na ekranie. Tak, tak, tak. Już wyłączam. Już zmniejszam to. Dobra. Tutaj usuwamy. Web browser. Ale powiem Wam, tak w przerwie, żeby coś mówić, że nasz starszy syn podpalił się oczywiście też z kanałem swoim i jakieś tam filmy nagrał, nie zmontował ich jeszcze, bo to dużo czasu wymaga, on siada na minutę i już jak coś mu nie wychodzi, to już jest niedobra klawiatura, myszka, laptop, wszystko jest niedobre, ale podpalił się, ale teraz poszedł w drugą stronę za Jarkiem. Teraz będzie. I ma swój serwer. Tak a propos, tak jest, rośnie nowy admin. Tak. Dobra, i wracamy do tych sklepów internetowych, czyli zacząłem szukać, skoro nie ma stacjonarnych, no to zacząłem szukać tych sklepów internetowych, ale dużych, nie? Nie skupiałem się na czymś małym, tylko szedłem od razu w te największe, które mają największy asortyment i dużo kupowałem na Rootlands CO UK i Axminster. Dwa takie molochy w Wielkiej Brytanii. I dla mnie to było takie, powiedzmy, wysoki poziom, nie? Ale to było lat temu naprawdę dużo, z 7, gdzie to były moje początki i patrząc na zawartość tych sklepów, uważałem, że tam to jest faktycznie coś dużego i po czym stwierdziłem, znaczy po czym mogę dzisiaj stwierdzić, że to jest takie średnia półka, może tak. To są takie troszeczkę. Jest tam trochę dobrych rzeczy, ale dużo jest takich prawie że marketowych. I trzeba tam uważać, można się naciąć. Jest również sklep czeski, którego nie pamiętam. Ściągałem, pamiętam, jakieś zaciski i coś jeszcze. Mają bardzo dużo rzeczy, ale jakość tam po prostu naprawdę średnio i trzeba bardzo uważać, co się kupuje. Po prostu szkoda pieniędzy według mnie. To jest... tak to podsumuję. Szkoda pieniędzy, nie? Po czym oczywiście dotarłem do Dictum. I to był czysty przypadek tak naprawdę, ponieważ kupiłem któreś z pił ręcznych i było tam logo. Skoro było logo, no to Jarek Google i dotarliśmy do Niemiec i nagle się okazało, że to jest, słuchajcie, główne źródło na całą Europę i na, nie wiem, czy na większość świata. No więc jak Jarek już się dorwał do Dictum, pojechaliśmy tam, no i okazało się, że to jest po prostu mistrzostwo świata, ale tylko ze względu na to, że te wszystkie sprzęty, które właśnie są, po prostu biorę to, nieważne czy struk kosztuje Unimax, tak jest. Dziękuję za podpowiedź. Nieważne, czy struk kosztuje 100 zł, czy 2000 zł, bierzecie z półki, pach, testujecie, podoba się, to kupujecie, nie podoba się, to nie kupujecie. Jak się podoba, ale nie umiecie się nim posłużyć, no to zaraz Was wyślą na kurs na przykład. I to jest po prostu, gdyby coś takiego powstało kiedyś w Polsce, no ale może jeszcze nie ma rynku na to, nie? Nie wiem. Dobra. Oczywiście jest eBay i Amazon, czyli zakupy z dowolnego krańca świata. Ale trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze nie wszystko Wam przyjdzie,
Bo nie wszystko jest wysyłane do Europy, głównie ze Stanów, nie? I tutaj chyba głównie z Amazona, bo eBay prawie wszystko wysyła, a na Amazonie bardzo często, kiedy wkładam do koszyka, nagle oczywiście, że nie dostarczamy do pod wskazany adres. I również tam nie wszystko jest. Znaczy tam nie są jakby nie wszystkie sklepy, ale można na eBayu kupić genialne sprzęty z Japonii. Tylko trzeba wyszukać sobie sprzedawcę takiego, który się specjalizuje w narzędziach ręcznych, na przykład japońskich, i tam naprawdę jest się w stanie wyrwać świetne, świetne sprzęty. Więc rewelacja, ale tam trzeba oczywiście po prostu, mówię, siedzieć, szukać i tak dalej. Jest jeszcze jedna rzecz, z której korzystam czasami. To jest, mam zapisane, MassDrop. MassDrop to jest taki, chyba w Stanach, taki wytwór do grupowych zakupów. Czyli oni zbierają na przykład minimalkę osób, że na przykład tam jakiś, nie wiem, telefon na przykład. Załatwimy wam w takiej cenie, jeśli będzie 100 osób. Jak będzie więcej, to jeszcze tą cenę minimalnie uda się utargować. I pamiętam, słuchajcie, kiedyś, już tutaj nawet mam to chyba na wierzchu, Hero Knives się nazywa. I to ściągałem właśnie z MassDropa. Zobaczcie, co to jest. To jest taki zestaw narzędzi ręcznych, japońskich, który głównie to są takie noże. Wszystko jest cienka stal dosyć, ale bardzo, bardzo takie ostre, no i oczywiście japońska stal. I to było właśnie na MassDropie. Była cena śmieszna, więc, no ale oczywiście tutaj też są obostrzenia, że nie są wysyłane na przykład noże do Europy. No i nie było szans tego po prostu kupić. Napisałem na naszej grupie na Facebooku, więc tutaj polecam to miejsce, bo jest tam mnóstwo pomocnych ludzi. Czy jest ktoś może na przykład w Stanach i pomoże mi z takim zakupem? Zgłosiło się, słuchajcie, do mnie kilka osób. Dosłownie posty, pach, pach, pach. Panie Jarku, nie ma problemu, pomożemy. Miałem to za 2 miesiące. Przez jak ja to kupiłem i podałem adres tego chłopaka w Stanach i on to przysłał jakąś tam większą paczką do Europy i później mu jeszcze coś odsyłałem z tej paczki, więc jest się w stanie to kupić. Oczywiście najprościej to kupić w Stanach i przywieźć w walizce. Co ciekawe znowu, jeśli chodzi o różnicę cenową, na przykład Europa versus Stany, no to generalnie było zawsze tak, że to, co jest u nas w euro, to tam jest w dolarach. Czyli mniej więcej 25% to była minimalna różnica. Kiedyś też na przykład ściągałem, jak był Denek Puchalski z Linilsena, przyjeżdżał do Polski. Ja miałem kontakt do niego, podał mi, znaczy, termin, kiedy będzie w Polsce. Ja mówię, no to dobra, zrobię zakup. I on wtedy, słuchajcie, przywiózł to normalnie. Było przysłane ci tam, nie wiem, czy on to brał w walizkę. W każdym razie przywiózł dużo narzędzi. I wtedy po pierwsze miałem cenę amerykańską, czyli w dolarach. A po drugie kupiłem tych narzędzi kilka sztuk, więc jeszcze ta cena była mocno zbita. Można? Można. I miałem faktycznie za pół ceny, powiedzmy, sklepowej europejskiej. I to był genialny zakup. Dobra, co dalej? Chiny. To jest temat rzeka. Czyli początki zakupów narzędzi tych wszystkich ręcznych chińskich. Przesłuchajcie, tego typu sprzęty. Ja polecam naprawdę wszystkie aluminiowe, te wszystkie szablony, które są zrobione stricte na CNC, oni dopracowali to do perfekcji. No kurde, nie ma po prostu tej możliwości, no co będzie, krzywe CNC, co poruszy im się w zacisku, że będzie coś na przykład nie trzymało kąta. No nie. Więc
Te wszystkie, co ja mówiłem właśnie, te czerwone i niebieskie, na testy TV wejdźcie, tam było tych przyrządów pełno pokazane. Kosztuje grosze i macie to na lata. No póki tego nie zrzucicie i nie zepsujecie, to co się ma z tym stać? I cena faktycznie jest dużo, dużo niższa. Są kopie na przykład Woodpeckera ze Stanów za 1/3 cenę. I ja tutaj też mówię, że AliExpress, ludzie czasami pytają, AliExpress, czy ja coś kupuję na AliExpress? Ja mówię, że nie, dlatego że AliExpress to jest bazar. To jest tak jak Allegro. Czyli macie mydło i powidło, są śmieci i są dobre rzeczy. Ja kupuję na Banggood i Gearbest. Również na testy TV macie linki i tam możecie sobie sprawdzić. Dlaczego? Ceny są tam zawsze ciut wyższe niż na AliExpress, ale po pierwsze to są sklepy i uwierzcie mi, że Chińczycy są niesamowity nacisk mają na komentarze. Tam po prostu wszystko zrobią, byle tylko nie dostać negatywa. Jeśli ten negatyw wpadnie tam, oni tego po prostu nigdy nie kasują i ludzie to czytają i to jest po prostu przechlapane, więc za każdym razem jest tylko, jeśli tylko coś będzie nie tak, to proszę od razu napisać. Jeśli tylko paczka by nie doszła, proszę napisać. Przez 5 lat zakupów z Chin wydaje mi się, że przyszło wszystko. Szukam w głowie, czy coś nie. Naprawdę, słuchajcie, przyszło wszystko. Najdłużej chyba szedł kiedyś laptop Litki, ponad 2 miesiące. Miał przyjść na gwiazdkę, nie przyszedł. No, przyszedł po Sylwestrze chyba. Czy jakoś tak. W każdym razie 2 miesiące wcześniej zamówiłem i tyle czasu szło. Naprawdę nie trzeba się tego bać. Płatności. Jeszcze powiem właśnie o zakupach w sieci i o... Zobacz, Jarek, na Wish. Tak jest, znam też Wish, ale Gearbest i Banggood mają tego tyle. Innych sprzętów, że tak powiem, nie, czy jakichś tam produktów nie kupujemy. O płatnościach powiem wam. Od pewnego czasu korzystamy z karty, która się nazywa Revolt. Jeśli tego nie znacie, to sobie wygooglajcie. Ja napiszę, jak się pisze. To jest karta do płatności elektronicznych, ale również do wybierania gotówki, jeśli jesteście za granicą. Świetna sprawa. To nie jest żaden bank. To jest jakby osobna firma, która macie normalnie fizyczną kartę jakby w ręku. Są też karty elektroniczne lub karty właśnie takie fizyczne. I to działa na takiej zasadzie, że nie wiem, chcę coś kupić albo wybrać pieniądze właśnie za granicą, to na tej karcie nie ma nic. Wtedy wchodzę telefonem na tą kartę i doładowuję na przykład z Google Pay powiedzmy 1000 zł. I to 1000 zł jest tam już od razu wpuszczone. I wtedy, będąc na przykład, nie wiem, w Turcji, chcę wybrać ichnią walutę, to wybieram od razu w walucie w państwie, w którym jestem i przelicznik jest najniższy rynkowy. Faktycznie jest to sprawdzone. Słuchajcie, kiedyś jakiś artykuł o tym czytałem, że w ciągu 2 miesięcy ktoś tam na wakacjach po prostu wszystkie państwa i tak dalej płacił właśnie Revoltem. Nieważne ile wydał, ale około 2000 mówi, że zaoszczędził. No tam powiedzmy, że wydał 10 tysięcy, 2000 na tym zaoszczędził. Więc to jest naprawdę duża przebitka i po co przepłacać, dawać tam bankom jakieś podwójne prowizje, jakieś chore rzeczy. Jedna uwaga, nie robimy zakupów na Revolcie w weekend. Tam jest tak zrobione, że przez weekend ten przelicznik idzie ciut w górę. Jak ja mam dzisiaj czas i nic nie mówię, to nikt nic nie pisze po prostu, żebym miała co robić. Dobra, ja zrobię przerwę w takim razie na konkurs. Mamy dwie rzeczy dzisiaj. Mamy znowu dużą puchę impregnatu z Harzlaka. Kolor mahoń i tu jest 8 litrów, czyli jak, no jest dużo. Dużo. I mamy też jakieś gadżety z torebka, akurat jest z Jafu, ale gadżety są różne. Jakaś tam koszulka, czapeczka, miarki i tak dalej.
Więc pytanie pierwsze konkursowe będzie takie, na uważność waszą i na śledzenie również Liduni na Domi Drewno. Słuchajcie, z jakiego gatunku drewna, z jakiego gatunku popiołu po drewnie, inaczej. Oj. Zaraz już zdążę wygooglać, zanim ja skończę pytanie. Z popiołu jakiego gatunku drewna produkowany jest, czy dodawany jest popiół do potażu? Kurna, ale namieszałam, przepraszam. Mamy potaż i do tego wykorzystujemy również popiół po spalonym drewnie. Z jakiego drewna ten popiół? Ale namieszałam po prostu. Pytanie ładnie napisałam, ale... Musicie ten... Od końca. Potaż z jakiego popiołu gatunku drewna jest? Dobrze, dobrze. No i dobra, patrzę też na Facebook, żeby się nie burzyli facebookowcy. Tomek Hamielec, co ty na Facebooku sam tam robisz? Siedzisz sam? Ale już powinny ten, komentarze też... O, już jest, już. Wiąz, dobrze. Wiąz, wiąz. Marek, o jakie trudne Malachiel. Nazwisko, ale już sobie piszę. Marek, poproszę cię o adres i telefon do kuriera, dobrze? To na Litkę pisz. Litka, @domidrewno.pl. Dziękuję. Wiąz, wiąz, jaki dąb, świerk. Ej, chyba, że z innych gatunków też się wykorzystuje, ale... Odpowiedź pierwsza była prawidłowa. Tak, to był ostatni film, jaki nagrywałam o wiązie. I to jest prawidłowa odpowiedź. Tak jest. Nie wiąż, kurna. Nie wąż. Nic z tych rzeczy, tylko już mamy zwycięzcę. Ja już sobie spisuję imię i nazwisko. I dostaniesz, Marek, chcesz puszkę, czy chcesz... Nie, dobra, dostaniesz puszkę, tak? Puszkę impregnatu. Tak. Dobra, ty mów dalej, bo mamy się dzisiaj streścić, bo jest za ładna pogoda. To pytanie tutaj do was, bo według mnie to chyba wszystko z mojej strony, jeśli chodzi o narzędzia ręczne, to takie najmniejsze. Czy macie jakieś pytania, czy wasze wnioski, uwagi po waszych zakupach przez ostatnie lata? Jestem ciekaw. Nie wspomniałem tutaj absolutnie o marketach żadnych budowlanych. My mieszkamy w takim miejscu, gdzie nie ma takiego. W Jarocinie jest chyba Brico, jedyne miejsce. I tam jest totalny low-end, więc w ogóle tam się nie zaopatrujemy. Nie odwiedzamy, więc nie mam pojęcia. Ale jestem ciekaw, może tutaj z większych miast jakieś osoby są, się odezwą, czy w innych marketach budowlanych są narzędzia ręczne, ale takie, które wy byście również polecili. A w międzyczasie przejdziemy w takim razie do elektronarzędzi, czyli półka wyżej, niestety cenowo również. I tutaj myślę, żebym zaczął od tego, że każda marka ma zupełnie inną taką politykę swoją, jakąś tam wewnętrzną, cenową. I ja nie siedzę we wszystkich markach i nie znam wszystkich tych polityk, bo też mnie to nie interesuje jako, powiedzmy, konsumenta. Wiadomo, że chcę, żeby to było najtaniej, żeby można było to dostać od ręki, żeby można było to naprawić dosyć szybko w razie potrzeby. Czy coś jeszcze? No i może też, żeby był jakiś technik, z którym można było się skontaktować w razie potrzeby, żeby się czegoś dopytać. I... dobra, poczekajcie. Aha, i tutaj właśnie z tą polityką tej sprzedaży również wiąże się to, że idziecie do sklepu. W Jarocinie mamy sklep. Chyba jeden czy dwa? Dwa mamy. No tam, gdzie kupowaliśmy, tam koło tego młyna i... Czyli mamy dwa takie sklepy, gdzie są jakieś elektronarzędzia poczekajcie, żeby mi tylko wątek nie uciekł. I teraz pytanie, czy w tym sklepie jest tanio, czy drogo? Te sklepy oczywiście są jakby autoryzowanymi dealerami danych marek i idziecie jako klient i oczekujecie jakieś tam ceny. Wiadomo, że dzisiaj człowiek telefon ma w kieszeni i co to za problem, żeby
Pach, 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 od razu wklepać dany model sprzętu i żeby sprawdzić sobie, nie? Czy na Allegro, czy na Ceneo, czy na OLX-ie nawet. Czyli sprawdzamy cenę i okazuje się nagle, że na przykład połowa sklepów ma taniej niż ten sklep. Czyli po pierwsze, on ma jakąś tam swoją marżę, ale okazuje się, że on czasami, ten sklep, nie jest w stanie kupić nawet w tej cenie, która jest na przykład na jakimś portalu aukcyjnym. Chodzi o to, że te sklepy również mają przyznawane te ceny zakupowe. Czyli jeśli jakiś sklep, jeśli jakiś dystrybutor kupuje dużo, to sobie po prostu tą cenę jest w stanie wyegzekwować niższą od importera. Jeśli sprzedaje mniej, to on po prostu drożej kupuje niż inni. I naprawdę warto wbić do, po prostu z telefonem chodzić i sprawdzać to, bo czasami to są po prostu takie przebitki, że głowa mała, nie? Przebitki cenowe to jedno, ale wtedy na przykład ci dystrybutorzy lokalni, którzy mają na przykład większą cenę, to mówią, no tak, nie możemy sprzedać ci tego taniej, bo my po prostu już tak tanio nie kupujemy. Ale mamy na przykład coś tam, co możemy ci dodać do tego. I oni sobie tym rekompensują, że po prostu dodają jakieś gratisy, bo z ceną nie mogą zejść. Pamiętam kiedyś jakąś wielką aferę, na ofercie specjalnej były jakieś pilarki, które jeden z dystrybutorów ściągnął. No nie wiem, kupił powiedzmy, kurde, cały kontener i miał tych na przykład pilarek jakichś tam porządnych sprzętów z 50 po cenie powiedzmy 100 zł czy 200 zł taniej niż wszyscy inni. Poszło to na pniu, bo ludzie się na to rzucili. Zamiast marka być wdzięczna, że to jakby no, się sprzedało, to inni dystrybutorzy go tam po prostu zjedli. Że co to jest, jak on tam dumpinguje ceny, bo oni mają drożej i coś. Więc ja w to po prostu nie wnikam. Po prostu te walki dealerów. Ja tego nie sprzedaję, więc nie mam z tym problemu. Jeszcze jeden aspekt jest z tym właśnie, z tymi politykami właśnie tych firm, że słuchajcie, tego totalnie już nie kumam. Jak to jest, że Polska, która nasze zarobki nie są wysokie, a ceny elektronarzędzi w Polsce versus nawet za granicą, nie? Czyli Niemcy, tam można kupić to taniej niż w Polsce. To jest dla mnie już totalna porażka. I importerzy w Polsce również o tym wiedzą. Nie wiem, może po prostu tamte sklepy znowu kupują tego tak dużo od producentów, że po prostu mają lepsze ceny zakupu, nie? Ale polscy właśnie ci dealerzy również, słuchajcie, z tym, albo inaczej, polscy importerzy, czyli marki w Polsce, również z tym walczą. I zwróćcie uwagę na to, że niektóre marki bronią się wręcz i mówią, że jak nie kupisz tego w Polsce, to nie ma serwisu w Polsce. No to słuchajcie, to jak to jest? Albo jesteśmy w tej Unii, albo nie. Ja kupuję z różnych części Europy różne sprzęty i generalnie nie mam żadnego problemu. A w niektórych markach elektronarzędzi jest tak, że ci się wypną i powiedzą, nie kupiłeś w Polsce, bo oni mają jakieś tam swoje zapiski i szok. Poczekaj, zanim mi umknie, znasz markę Yato przez Y? Yato. Yato i... Ktoś się też pytał wcześniej. Yato, Topex i te wszystkie inne. Nie mamy, słuchajcie, chyba z tego nic. Po prostu... Nie mamy. A Ryobi? Tutaj też pytała. Ryobi, jeśli Natalia. Wiecie, to jest z grupy Milwaukee. I Milwaukee, AEG i Ryobi. Ryobi. Tak, Ryobi. Tak, te jasno-zielone narzędzia
To jest jakby najniższa półka z grupy ITT, czyli Milwaukee. Dobra. I teraz elektronarzędzia. Idziemy dalej. Skoro Europa już powiedziałem kilka słów, to idziemy dalej, czyli za ocean i ściągamy elektronarzędzia z USA. I tam znowu, słuchajcie, cenowo to jest po prostu... Mi się serce normalnie łamie, kraje, czy tam co się dzieje z nim, nie wiem. Jak widzę za pół ceny, czy te wyprzedaże, kurczę, w Stanach po prostu są takie, że tam naprawdę można wyrwać świetne sprzęty za ułamek tej ceny, która jest w Europie, nie? Oczywiście mamy tam te 110 V versus nasze 230 i ja mam chyba jedną lamelownicę z lamelo, która była kupiona w Europie, ale w wersji amerykańskiej. I do tego musi być porządny autotransformator, który będzie silny na rozruchu. To jest ważne, bo kupiłem jakiś tam normalny autotransformator i normalnie wywalało, więc musi być porządny, który wytrzyma to uderzenie prądowe na rozruchu. Coś chcesz zapytać? Tak. Jak wygląda sprawa serwisu Festula w Polsce, Festula zakupionego w Anglii, serwis w Polsce? Obawiam się, że to jest jedna z tych marek, która powie, tam kupiłeś, to tam sobie naprawiaj. Jeśli się mylę, to przepraszam, ale wydaje mi się, że jak dobrze pamiętam... Tak kiedyś przynajmniej, no bo już... Tak. Ja nie kupowałem, no nie mamy tutaj akurat pod ręką żadnego, że w niedzielę byśmy się tego nie dowiedzieli na 100%, ale kiedyś tak było, że nawet z Niemiec Festool nie naprawiał. Ja to też pamiętam, ale no to było kilka lat burzyli, temu, nie? Więc że... może się coś zmieniło. Jeżeli się zmieniło, no to może ktoś z Was napisze. Dobra. Czyli czy się opłaca kupować ze Stanów? Jak najbardziej. Są takie, słuchajcie, całe naprawy... Większość marek ma takie po prostu gigantyczne torby, gdzie tych elektronarzędzi jest naładowanych na przykład 7 czy tam 10, kilka baterii i macie po prostu pół warsztatu załatwione z jednej marki za pół ceny. I jak tutaj się gdzieś rozejrzy w Polsce, to czasami ludzie to też ściągają i warto coś takiego dorwać i mieć po prostu taniej te sprzęty. Co powiesz na temat DeWalta? Wiem, że Hamielec używa, nie? I bardzo sobie tak chwali. Tak jest. No, jak widzicie, my DeWalta nie mamy nic. Po prostu nie mam ani jednego elektronarzędzia, miarki, nie mam nic z DeWalta. Ale Tomek Hamielec wiem, że ma sporo i bardzo sobie chwali. I on też na Facebooku jest, co prawda, ale siedzi tu na czacie, więc można do niego bezpośrednio podpytać i odpowie na pewno. Link do stronki z USA. Ja myślę, że słuchaj, na Amazonie i na eBayu amerykańskim masz tego tyle i tam warto po prostu zaglądać. Mam kolejny punkt zapisany, jeśli chodzi o polskie, te wszystkie OLX-y, Allegro, inne jakieś portale aukcyjne czy marketplace'y. Jest też zalew tych sprzętów używanych, ściąganych gdzieś z Europy. Uważajcie, po prostu uważajcie, bo to jest czasami, jak ktoś wrzuci się zapytać o jakiś sprzęt, to po prostu to są, no, taki złom po prostu z Europy ściągany i próbowany po prostu tutaj sprzedawać, że no markowy to ci tam nie zepsuje, a to są po prostu zakatowane sprzęty, które tam pozbywają się ludzie za grosze, więc... Ja bym tutaj uważał, naprawdę uważał, bo można się naciąć, no, jeszcze jak zawsze, nie? Zestaw kluczy walizkowych? Polecić. Zestaw kluczy walizkowych. Myślę, że jeden z lepszych zestawów, jakie mam, takich bardziej dokładnych, no to oczywiście będzie Vera albo Knipex, czyli no Vera bardziej robi klucze. Będzie również, czy tutaj Niemcy, będzie również Proxom Szwajcaria. Bardzo dobre klucze, które
są niesamowicie trwałe. Również klucze Husky, to jest marka ze Stanów. Tam macie też dożywotnią gwarancję. No to też o czymś świadczy, nie? Jak rozwalicie klucz i po prostu za ileś tam lat wam przysyłają. Zauważcie, właśnie chciałem o narzędziach ręcznych. Nie wiem, czy wiecie, Lee Nielsen ma dożywotnią gwarancję. Piszecie, wysyłacie i wam na koniec świata po prostu przysyłają, jak wam się coś rozwali. To świadczy też o markach, że to nie jest rok, to nie jest 2 lata, to nie jest nawet 10 lat, tylko macie dożywotnią gwarancję na narzędzie ręczne. Szok. Wracając do elektronarzędzi, żadne elektronarzędzie nie będzie pracowało bez osprzętu, nie? Kupujecie pilarkę, musicie zaraz dokupić do tego tarczę jakąś, czy frez. I tutaj również do was uwaga, że myślę, że żadna z marek elektronarzędzi nie produkuje sama osprzętu. Może się mylę, czekajcie, tak patrzę w głowie, no tak zawsze od razu trybiki chodzą. Dobra, może powiem tak, większość nie produkuje. I teraz oczywiście producent będzie wam od razu wpychał i próbował sprzedać czy tarcze, czy frez, czy jakieś bity. Nie przywiązujcie się do marki, jeśli chodzi z osprzętem, bo warto naprawdę poszukać producenta, który się specjalizuje tylko i wyłącznie na przykład we frezach albo tylko i wyłącznie w tarczach. Macie wtedy większy wybór dobrany do konkretnej pracy, do konkretnego elektronarzędzia, a nie kupujecie uniwersalną tarczę i może będzie jakoś cięło. To nie tak. Więc ja praktycznie patrząc na wiertarki, czyli wiertła, czy frezy we frezarkach, czy tarcze w pilarkach, mam wszystko wymienione. Nic nie jest z firmy, która produkuje sprzęt. Po prostu są lepsze i tańsze. Właśnie, to jest też absurd, że ten producent elektronarzędzi kupuje na przykład tarczę, przybija logo i macie 50 zł droższą na przykład tarczę do pilarki. No to jest śmiech, nie? Śmiech, bo pieniądze wyrzucone w błoto, nie? Dobra. Tyle co do elektronarzędzi z mojej strony. Wyrówniarka dla 17-letniego stolarza. Lepiej coś nowego czy używana? To przejdziemy zaraz do dużych sprzętów. Dobra. Tam będzie odpowiedź. Tam będzie odpowiedź, bo nad tym też się zastanawiałem, bo tych pytań, które my otrzymujemy, panie Jarku, jaka wyrówniarka, jaka tam pilarka, mamy naprawdę od groma. I ja oczywiście najczęściej od razu z automatu odsyłam, proszę, zadajcie pytanie na grupie, tam jest 50 parę tysięcy osób, to pytanie ma tam paść i odpowiedź ma również tam paść. Wtedy i pytanie, i odpowiedź zostanie dostarczona do większej ilości osób. Nie myślmy tylko o sobie, tylko myślmy właśnie też, żeby to miało jakiś sens. Dajmy też odesłać Jarkowi. Też, też. Pytanie numer 2, konkursowe. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że przed kolejnym... A ja mam pytanie, czy ty masz? Ja też mam. Aj, ale urwał. Dobra, no to weź swoje, to... Ciekawe, co wymyśliłeś. No dobrze, powiedz. Czekajcie, czekajcie. Jaka ukośnica do 14-latka? Teraz już nie wiem, czy to teraz Joe? Był pokazany strug ostatnio na testy TV, więc poproszę... Nie, strug jest moją własnością, a ja się zapytam o kąt łoża. Jaki kąt łoża ma strug gładzik Dictum numer 62? Poproszę o odpowiedź. I zaraz zobaczymy. I zaraz zobaczymy, kto chce. Paczka pełna niespodzianek. Jest tutaj dużo rzeczy. Na pewno się przyda. Jaki kąt do łoża
Albo kąt łoża, nie? Stopy do łoża. Pilarka do warsztatu, do garażu? 15, pudło. 45, aha, pudło. Nie, nie. Nie zgadywać. Nie zgadywać. Mamy odpowiedź. Mamy odpowiedź. Tomasz Kruszona. Tomasz Kruszona odpowiedział 12 stopni i to jest prawidłowa odpowiedź, także... Tomek, adres, telefon, proszę. Tak jest, gratulacje. Szybko i łatwo, nie? Słuchajcie, większość, podpowiem wam, większość gładzików ma 12 stopni. Taka podpowiedź. Bo mi przeleciało to pytanie. Pilarka do garażu, do prac przydomowych, do 4000, co byś polecił? Ale pilarka to w sensie taka pilarka w sensie, stołowa, tak? Czy no nie, no, pilarka to jest ręczna, czy aha, pilarka ukosowa? Nie, nie ma, że ukosowa. Pilarka ręczna... Piotr Trela, doprecyzuj. Pilarka ręczna... to myślę, że budżet jest za duży nawet. No gdzie? 4000 za taką pilarkę to... To chyba, że chodzi o stołową. Mnóstwo kasy. Kupisz dwie maszyny pewnie za to. No dawaj, Tomasz. Dobra, to Tomek tam się... Nie Tomasz, przepraszam, Piotr. Rozsypali. Piotr Trela. Zapytałeś i jakbyś mógł sprecyzować, o jaką pilarkę chodzi. Już ja sobie tutaj spojrzę. Dobrze. Duże maszyny, ostatni. Duże maszyny. Mogę tam poprosić mój magiczny... Słuchajcie, my... Będziemy tak pokazywać. Może w każdym odcinku będziemy pili coś dziwnego o... Stołowa. O różnym kolorze. O właśnie, stołowa. Dzisiaj coś fioletowego. Ej, ale ja słyszałam wczoraj, byłam na akupunkturze i mój pan lekarz, pan doktor od akupunktury powiedział, że firmy robią już teraz plastik z roślin. Używają taki mega ekoplastik, robiony jest z roślin, nie mam zielonego pojęcia jak, i potem jak go spalisz, daje się spalić, to możesz wrzucić to do roślin jako nawóz. A druga rzecz, którą gdzieś tam wyczytał, to że plastik dodany do asfaltu bardzo go wzmacnia. Więc te pływające plastikowe wyspy, które już mamy na świecie, można by bardzo dobrze wykorzystać, gdyby ktoś chciał, żeby asfalt był trwały na przykład. Na jaki adres e-mail? Piotr Trela powiedział, że pilarka stołowa. No, czyli pilarka stołowa? To jeszcze pytanie. Pilarka stołowa ukosowa, czy taka pilarka stołowa, zwyczajna? Do cięcia, wiesz, prosto, nie? Przejdźmy w takim razie do maszyn dużych. A żeby się wyrobić do 18, jest za 10. I, no nie, no. I tutaj... musimy tutaj mówić na naszym przykładzie, bo nie będę charakteryzował, nie wiem, wszystkich jakby sposobów zakupowania, zakupów maszyn dużych, ale jakby są dwa rodzaje. Używane albo nowe. I teraz używane, coś o tym wiem, bo tutaj szwagier również zajmuje się remontem maszyn. Oni mają tych maszyn naprawdę dużo. Sam przechodziłem również swoje, te pierwsze maszyny również były kupione jako do remontu, powiedzmy. Odremontowałem je samodzielnie, naprawiłem i one chodzą do dzisiaj. Więc to oczywiście również wiąże się z budżetem. Jeśli mamy mały budżet, no to musimy celować w używane maszyny. I teraz patrząc na przykład na to, co się dzieje w tych właśnie polskich aukcyjnych portalach, to jest po prostu dla mnie, czasami po prostu serce mi się znowu kraje, jak widzę, co te firemki naprawiające te maszyny, czy ściągają to, są takie specjalne portale, głównie w Niemczech albo we Francji, Le Bouquin, coś tam na przykład, gigantyczny portal francuski, i tych sprzętów jesteście w stanie ściągnąć za grosze. Za grosze po prostu z Francji, Belgii czy Niemiec. No i oczywiście te firmy po to jeżdżą, nie? Czyli jadą na koniec Europy, ściągają to. I teraz dlaczego mówię, że to jest taka tandeta tutaj w Polsce, że te maszyny, które są wystawiane na tych portalach aukcyjnych, są malowane nawet, słuchajcie, włącznie z paletą. Po prostu jadą, jakbyście normalnie włożyli tą maszynę całą do, powiedzmy, jakąś tam grubościówkę, włożyli do
jakiejś komory lakierniczej, pach, 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 wszystko na biało, na przykład na biało czy tam na zielono. Później jest zeszlifowany blat, poolejowany i już fota i na Allegro. I później macie taki po prostu pod tym, jak są zbliżenia czasami, to pod tym białą farbą widać takie, wiecie, nierówności, na przykład, że tam po prostu jakieś wżery syczą, są, czy odpadająca farba, ale to jest zamalowane i po prostu piękna maszyna na sprzedaż. To jest po prostu złom. I wpakowanie się w takie coś i tych firm sprzedających na Allegro jest po prostu od groma. Jak pokazane są gdzieś tam jakieś hale ich, to jest po horyzont narzędzi. Uważajcie, uważajcie, jeszcze raz uważajcie. Czym większy handlarz, tym większe miny tam dostaniecie. Jak ja tutaj te maszyny sobie ściągałem, to po pierwsze szwagier się na tym zna, wybrał, uzgodniłem z nim, co ja chcę kupić, mi wyszukał to, ściągnął to, przywiózł przy okazji swojego transportu. Gdzieś tam na przykład z Francji czy z Wielkiej Brytanii. Ale ja to później naprawiałem. Wymiana łożysk, wymiana jakiś, nie wiem, silnika całego na przykład. I te maszyny były zrobione po prostu mucha nie siada. Włącznie z planowaniem blatu. Gdzie ci handlarze by się coś takiego podjęli? Więc uważajcie, bo to jest po prostu, no po prostu można się wpakować, kupicie to, zawieźcie do domu, będzie po prostu wam, będziecie się wkurzać i za chwilę sami będziecie to sprzedawać i kolejna osoba się wpakuje. No. Napisał tu Marek, no, że jesteś taki wrażliwy, że nie wiem, dlaczego wrażliwy? Często ci się serce kraje, podobno mówisz. No widzicie, no serce mi się kraje, jak widzę, że ktoś próbuje oszukiwać kolejną osobę i niestety wiele osób, którzy nie mają odpowiedniej wiedzy, nie dają się po prostu na to nabrać. I... Dobra, ja przerwę ci, bo tu dwa pytania mam. Czy o Erice będziesz szerzej coś mówił? Ma falu? Dobrze. Czemu nie? 85 EC. Tak. To jest pierwsze pytanie, czyli masz odpowiedź, Michał. Będzie. A drugie pytanie zadał wcześniej PH. Jak dobrać, czy PCH, nie wiem, jak dobrać nóż do wyżynarki? Czy noże są kategoryzowane według twardości, giętkości, ostrza, czy polecać jakiegoś producenta? Noże do wyżynarki. Wydaje mi się, że najwięcej o nożach mówiłem przy wyżynarce chyba Festula 400, chyba 400 albo 420, gdzie tam był temat bardzo dokładnie poruszony. Generalnie chodzi o to, że większość sprzętów, znowu, bo tutaj Maffel się wyróżnia, on nie ma podparcia noża. Jak tniesz na wyżynarce, to nóż nagrzewa się straszliwie o te właśnie punkty podparcia brzeszczota z tyłu i z boku. I przez to, czym dłuższy brzeszczot użyjecie, tym więcej tego ciepła będzie się miało gdzie rozprowadzić. I warto również, nawet w czasie cięcia, jak tnę, nie jadę hardkorowo do samego końca, bo wiem, że jeszcze mi tam zostało troszeczkę. Przerywam w połowie, cyk, wywalacie brzeszczot na stół, bierzecie następny zimny i jedziecie dalej. Brzeszczoty do wyżynarki bardzo łatwo rozhartować i jak się rozhartuje, to się zrobi miękki. Jak się zrobi miękki, to nie będzie ciął. Więc długie brzeszczoty, no i oczywiście tych zębów jest od groma, więc, znaczy rodzaju zębów, więc tutaj musisz dobrać dokładnie do pracy, którą będziesz wykonywał, do materiału. Dobra. Czyli powiedziałem o dużych sprzętach, że nowe versus używane. I teraz nowe. Tutaj z nowymi maszynami będzie chyba prościej, bo no nie ma sklepu, nie? Że idziecie tak jak po elektronarzędzie czy narzędzie ręczne, idziecie do marketu i sobie kupujecie. Tylko gdzie idziemy? No idziemy wprost do producenta. Czyli producent z dowolnego kraju gdzieś tam na świecie ma tutaj dealerów, czy jakoś sieć sprzedaży. Idziecie prosto do niego i kupujecie bezpośrednio od czy importera, czy jakiegoś tam, no importera, nie? Czy dealera. I
przy nowych maszynach, tylko trzeba mieć bardzo na uwadze czas. To jest tak. Nowe maszyny to są jak samochody, które przychodzicie do dealera. Znaczy ja nigdy nie kupiłem nowego, ale jak byliśmy się na przykład dowiadywać kiedyś, to kupienie nowego samochodu, tego nie ma od ręki, nie? Albo kupujecie coś szyte na miarę, czyli określacie dokładnie pracę, która będzie wykonana na danej maszynie. Oni wam to konfigurują i wtedy maszyna jest dopiero zlecana do produkcji. Więc tutaj trzeba się liczyć z tym, że czas takiej produkcji może wynieść, nie wiem, 2-3 miesiące. Zależy pewnie od danej fabryki, ale z tym się trzeba liczyć. Używkę, albo inaczej, przepraszam, nowe, jeszcze można kupić w dwóch sytuacjach. W salonach zawsze mają jakieś na ekspozycji, ale to są już przygotowane pod takie jak na przykład najbardziej są standardowe. I te maszyny w większości sytuacji można kupić. Jeszcze lepszą opcją, słuchajcie, jest zakup nowych maszyn na targach, czyli tak jak targi Drema. Nie zastanawialiście się, dlaczego w pierwszy dzień jest tak dużo osób na stoiskach? Wszyscy się rzucają i lecą od razu na stoisko danego producenta, negocjują cenę i po prostu pach, za chwilę jest tabliczka zarezerwowana albo sprzedana. I po targach, bo wyobraźcie sobie, że ten producent przywozi na hale targowe tiry sprzętów i ta logistyka kosztuje krocie. I teraz albo on to będzie targał z powrotem na swoje hale, albo bezpośrednio z targów pojedzie do klienta. Więc polecam naprawdę Drema w tym roku. Jedźcie. Te osoby, które mają zamiar coś kupić, to naprawdę tam można ustrzelić niesamowite okazje, które będą na pewno trudne do kupienia. W tej cenie się po prostu nie kupi w normalnym czasie. Jest jeszcze metoda fajna na zakupy, co również my czasami stosujemy. Przykładowo moja wyrówniarka z Feldera to była maszyna ekspozycyjna. Czyli ktoś to sprzedał do Feldera, oni zrobili pełen serwis tej maszyny i była jako używana maszyna, ale zakup prosto z Feldera. I to jest też świetna metoda. Warto też takie maszyny od nich jak gdyby tam kupować, bo to jest sprawdzone, nie? To jest, oni dają gwarancję na to, jest to sprawdzony sprzęt, że nic się z tym nie stanie, czy po prostu to nie jest jakaś lipa i mina. Zakup jeszcze... Właśnie... Dobra, mów. No. Dobra, bo myślałam, że ja tutaj mam spoko. Dobra, pierwsze pytanie. Czy łokośnica MS-305 jest precyzyjna, czy zdarzają się odchyły? MS-305? To jaka łokośnica? Ja nie mam. Nie? Myślałam. My mamy 305 dB, jeśli chodzi o Milwaukee. Tak? To. Bo o tą? No nie ma, że dB. Ta 305, jest... tak? No. No to 305, no to to jest ta, nie? 305 no. Milwaukee był film, zobaczcie sobie. Do tej pory ja nie mam tam uwag. Jest ja ostatnio cięłam, no. Jeżeli chodzi o precyzyjne. Ja ostatnio docinałam sobie te kawałki robini, żeby skleić sześcian. Czyli miałam pod 45 takie małe elementy i było precyzyjnie. Ja sama cięłam, ustawiałam sobie i nawet po dwie te naraz cięłam, żeby szybciej było i jak potem kąty dokładałam i na styk sklejałam, to było w jednym chyba momencie, tylko była minimalna szpara, ale to może też moja wina, że coś poruszyłam. Ale generalnie robiłam sporo tych i wyszło dobrze. W pilarkach tych ukosowych trzeba tylko spojrzeć na to jako sztywność konstrukcji. To znaczy, wiadomo, że jak tniemy coś malutkiego, to praktycznie nie ma żadnych oporów, nie? Ciach, jakbym chciał uciąć ołówek, nie? Cyk, koniec. Ale jeśli weźmie się na przykład ukos w tą stronę, jeszcze się pochyli, to tutaj jest fizyka. Czyli brzeszczot, ta tarcza próbuje wejść w te włókna, a włókna próbują to odepchać. I jeśli te wszystkie prowadnice nie są wystarczająco grube, to nie ma siły, żeby ten kąt był cały zachowany na całym cięciu.
zaczniecie wchodzić w dobrym kątem na początku, a później po prostu będzie wam to odpychać na siłę i będzie kaszana. Więc czym maszyna grubsza, większe są te profile, na których to się przesuwa, tym kąty będą zachowane. Ale nie ma siły, żeby te ukośnice za 1000 czy 2000 zł, te najmniejsze, to są według mnie ukośnice takie budowlane, gdzie szybkie docinki na budowie. Tam nikt nie potrzebuje super precyzji, że będzie zachowany tam do ułamka stopnia, bo nikt na to nie zwraca uwagi. Tam jeśli jest milimetr w tą czy w tamtą, nie ma to znaczenia. Jeśli mamy 2 stopnie pochylone w inną stronę, nie ma to znaczenia. To jest ciach i dalej na dach na przykład. A dopiero te największe sprzęty, tak jak na przykład Erika Mafela właśnie, ta pilarka stołowa. Znowu zapraszam na dremę, na strefę parkieciarzy. Zobaczcie, na jakich sprzętach pracują parkieciarze. Gdzie mają te wszystkie klepki, nie tylko pod kątem 45, mają jakieś 15 stopni, mają jakieś 90 coś, no. Takie kąty tam wymyślają i jest to wszystko złożone tak, że nie ma żadnej szparki, nie ma... Wszystko jest idealnie. Właśnie dlatego, że Erika jest tak stabilną maszyną. Więc trzeba... A jeszcze, bo czasami właśnie jak się ludzie pytają, mówią, a czy trzyma kąty? To ja się czasami pytam, a jak ten kąt sprawdzisz? Można mieć... taki kątownik, kątownik stały, 45 stopni. I to jest kątownik, który jest z certyfikatem, jest bardzo twarda stal, jest to na stałe, więc nie ma tutaj, nie ma możliwości, żeby ten kąt się zmienił. I to jest kątownik, który kosztuje paręset złotych. Można taki sam kątownik wyglądający tak podobnie kupić za 15 zł, ale nie ma siły, żeby... Tam nie ma żadnej precyzji. No, nie da się tego po prostu oszukać. Jak czasami też ludzie pytają na przykład, jak ustawić równoległość blatów w wyrówniarce. Czyli mamy jeden stół, drugi stół i ustawiamy w ten sposób, nie? I pytam się, a na czym ustawiasz? No, on tam sobie kantówkę rzuci i czy jakąś linijkę długą, albo wagę, poziomicę. Ja mówię, no to jest takie ustawianie na oko dalej. Bo jak przyjeżdża serwis na przykład i z felderami ustawiali na początku, to mają liniał stalowy, taki liniał wzorcowy, który kosztuje kilka tysięcy złotych. Czym dłuższy i czym większą tolerancję, czym mniejszą tolerancję ma błędu ten liniał, to może kosztować kilkanaście tysięcy złotych. Więc żaden... Ja też nie będę miał, no przecież nie będę kupował liniału za 10 tysięcy złotych po to, żeby ustawić raz blat. Ale nie mogę oczekiwać, że jeśli wezmę sobie kantówkę, która na moje oko sobie tam przestrzela i powiem, że niby jest proste, ustawię maszynę i ona ma dobrze pracować. No nie da się. Więc nie mamy takich sprzętów pomiarowych, żeby sprawdzić właśnie, czy ona trzyma tam jakiś kąt, czy nie. Next. Dobra. Czy można, już wiem, że nieraz odpowiadałeś, czy wał spiralny sam można dokupić? 310 mm? Wały spiralne firmy Felder nie są sprzedawane osobno, są sprzedawane tylko w maszynach, które... A ktoś jeszcze robi oprócz nich te spiralne? Tak, ostatnio nawet Liro Robert wrzucał wał do DeWalta bodajże, do małej grubościówki, który kupuje się po prostu taki wał robiony tylko i wyłącznie dla danej maszyny. Jeszcze Grizzly. Ktoś pyta o firmę Grizzly. Kojarzysz? Maszyny. Zaraz wygooglamy. A, dobra, to będą... Niedźwiedzia lice pokazało. Jak patrzę, jak jest nas na... Przepraszam, jak jeszcze wam powiem o tych maszynach dużych.
czyli zakup właśnie od producenta, to jest kwestia, jeden ma gotówkę, drugi chce leasing, trzeci chce kredyt, czwarty chce dotację. I tutaj z tego co, no nasze zakupy powiedzmy w Felderze tam parę lat temu były, ale myślę, że to się nic nie zmienia, a raczej idzie, jeszcze bardziej się ta gama rozszerza, że mają wszystkie możliwe opcje finansowania. Nie było tam czegoś, czego powiedzmy na takim rynku finansowym w czasie zakupów nie ma nic. Znaczy nie ma nic, co by tam nie było. Więc te firmy jakby stają na uszach, żeby pomóc czy Kowalskiemu jako osoba prywatna, czy przychodzi ktoś z działalnością gospodarczą, żeby pomóc mu wykonać taki zakup. Więc te wszystkie dotacyjne sprawy i tak dalej, tam mają wszystko ogarnięte i warto po prostu od razu powiedzieć, że chcę to kupić, ale nie mam pieniędzy i wy wymyślcie sposób, jak mi pomóc, żebym to kupił. Gwarancja. To też warto o tym wspomnieć i serwis przy uruchomieniu. Kupując maszynę, jak tutaj na przykład u nas serwis zawsze przywozi i mamy wykupione tą opcję uruchomienia. To jest oczywiście płatne, bo to jest tak. Kiedy maszyna wychodzi z fabryki, ona musi być ustawiona na tip-top. Czyli już w fabryce ją kalibrują. Ta maszyna w tym momencie Felder już będzie wysyłał bezpośrednio zawsze z Austrii do klientów. Wcześniej było tak, że chyba szło jeszcze przez magazyn w Żorach. Czyli powiedzmy była tam ta maszyna rozpakowana i później pakowana znowu i na przykład przywożona do nas. I teraz pamiętajcie, że w transporcie mogą się cuda stać, nie? Przywożona jest ta maszyna do was do warsztatu i to co na przykład rozmawiałem z serwisantem, przy wyrówniarce szczególnie, czy wyrówniarce grubościówce, najprościej dla mnie też osobiście jest chwycić za blat, no bo on wystaje, jest poręczny i tam sobie wiecie, nie wiem, z paletą nawet można to przesunąć. I to jest pierwszy błąd. Co z tego, że ta maszyna będzie ustawiona w fabryce, jak wy chwycicie za blat i już ją jesteście w stanie zdekalibrować. Więc totalnie można się naprawdę wkopać, że tym jednym ruchem jesteście w stanie to rozwalić, nie? Jest tutaj pytanie jeszcze, co powiecie o wieloczynnościówkach Feldera? Wydaje mi się, że też był o tym film, kiedy my mieliśmy tą taką największy kombajn 741 SP. To był taki Mercedes, jeśli chodzi o wieloczynnościowe, że Felder od tego zaczął w ogóle produkcję maszyn. Ich pierwszą maszyną była maszyna kombi. Ja również zacząłem, pierwsza maszyna chyba nasza była taka kombi, to był chyba Lurem, ten, nie? Ten z Francji. I w wieloczynnościowych maszynach największy problem jest z tym, że kiedy zmieniacie czynność maszyny, tracicie kontrolę tej poprzedniej czynności. Czyli jeśli robię na pilarce, wszystko mam ustawione, pięknie działa. Przechodzę na grubościówkę, czyli podnoszę blaty i coś tam robię. Wracam na pilarkę i już nagle się okazuje, że nie wiem, wózek gdzieś tam ucieka. Że przykładnica jest jakoś krzywo zamocowana. To jest bolączka tych maszyn kombi. Przy tej maszynie właśnie 741 SP to był high-end, nie? Tam było 3 silniki 5 kW, więc to była gigantyczna maszyna, która jeśli ktoś ma nawet finanse, wyobraźcie sobie sytuację taką, że kogoś stać na taką maszynę, ale nie ma miejsca. Na przykład wiadomo, że sytuacja, którą my teraz mamy, to jest optymalne. Czyli mamy wszystkie maszyny solo. Przechodzę z jednej czynności na drugą, odpalam nawet sobie trzy maszyny naraz, przechodzę tutnę, tu wyrównuję i za chwilę wskakuję na grubościówkę i przeskakuję na pilarkę.
Ale jeśli nie macie miejsca, to kombi maszyna jest najlepszym rozwiązaniem. Dobra, i teraz jeszcze gwarancja. Gwarancja producenta. Tutaj trzeba też patrzeć dokładnie na specyfikację maszyn. To znaczy na specyfikację podzespołów, które tam są ujęte. Że jeśli macie, że gwarancja tam 2 lata czy 3, nieważne, to dokładnie jest wypisane, czym słabsza maszyna i silniki, które tam są montowane, zawierają, ja już nie pamiętam, jak się ten parametr nazywa, ale ile procent czasu pracy ma być w stosunku do czasu odpoczynku. Te najtańsze maszyny nie są do pracy ciągłej. Musicie mieć tego świadomość. Tutaj też również no, rozmawiałem nieraz z serwisem Feldera, że Polska jest niestety krajem takim problematycznym. W sensie kupowane są maszyny, które są uważane za maszyny hobbystyczne, dla hobbystów, a tutaj używane są w fabrykach i po prostu na 3 zmiany ludzie jadą na nich. I gdzieś tam na przykład w Niemczech maszyna wytrzymuje 10 lat, a tutaj na przykład wytrzymuje 2 lata i ludzie mają, co to za złom, bo tam nie można czegoś zrobić, bo no a co pan robi? No produkcja tam, nie wiem, jakieś tam ogrodówki i kupuje pilarkę za tam za 2000. No nie da się, po prostu trzeba dopasowywać sprzęty do danej pracy. No, fizyki się nie da przeskoczyć. Jeśli coś się stanie, to trzeba się liczyć z tym, że ma jakieś ograniczenia i trzeba te ograniczenia znać. No, co pan sądzi o maszynach 3 w jednym, to przed chwilą Jarek mówił, nie? Te wieloczynnościowe to zwykle są 3 w jednym. Albo tam 5 w jednym. No właśnie, nie? Jak macie pilarkę, no, poczekajcie, 3 w jednym? A jakie operacje tam są 3? No bo masz pilarkę o fryzarkę albo grubościówką wyrówniarkę. To są 2 czynności. Na Melurama mieliśmy? Więcej miały, nie? No zawsze jest grubościówka wyrówniarka, pilarka na przykład, no to wtedy zawsze jest fryzarka. A jeśli jest to wszystko, to jeśli jest pilarka i macie wał, to jest jeszcze wiertarka pozioma. Więc 3 w jednym chyba, nie wiem czy są. Jak coś, to 2 w jednym albo 5 później już chyba jest. Słuchajcie, nagadałem się. Takie są nasze odczucia. Przez te, powiedzmy, 10 lat takiego kupowania, powiedzmy, rozwijania tego naszego warsztatu sprzętowego i 8 lat prawie, że Domi Drewno, 7,5, niedługo będzie 8 lat, słuchajcie, to tak wyglądała ta nasza ścieżka. A co wy na Boscha, seria niebieska? Ja większość ich sprzętów mam. Dobra. To podpowiedziałaś mi jeszcze jeden temat. To co napisałeś, druga część zdania, że ja większość ich sprzętu mam. Moja rada jest taka, żeby nie przywiązywać się do danej marki. To znaczy, wydaje mi się, że nie ma marki na świecie, która ma wszystkie sprzęty idealne. To tak jak Apple, nie? Nie można, ja nie jestem absolutnie jakimś tam fanboyem, że jeśli mam to, to po prostu wszystko jadę z jednej linii i koniec. Naprawdę warto rozglądać się za, poznawać sprzęty innych marek, tylko po to, żeby sprawdzić to, bo może nagle się okaże, że coś jest lepsze, a coś jest gorsze. No i trzymanie czegoś gorszego, dlatego że ma logo, które lubię, nie do końca. Wyrówniarko, grubiarka. A, okej. Okay. Tak jest. No to dobrze, dobrze, dobrze. 3 w 1. No to mieliśmy. Przepraszam. Moja nieuwaga, czyli właśnie grubościówka, wyrówniarka i wiertarka pozioma. Najprostszym właśnie kombo jest zrobienie właśnie grubościówki i wyrówniarki. No teraz mamy maszynę solo, ale wcześniej mieliśmy przecież kombo i oczywiście trzeba ten blat sięgnąć mocno i podnieść. W najdroższych wersjach macie tam jeszcze pneumatykę jakąś, która pomaga, czy mocne sprężyny.
I warto tam też patrzeć, żeby te blaty rozkładały się jednocześnie. Bo są też takie, które się tak rozkładają, nie? Że raz jeden, raz drugi. Tam jest problem z ustawieniem tego, żeby to było równolegle. Bo jeśli, co z tego, jak to położycie, stracicie równoległość tych blatów, no i pozamiatane. A przy wyrówniarce można się naprawdę załamać. Jak się ma to ustawić, jak to jest... Ja pamiętam przy tamtych maszynach, przy Luremie i przy tym, już nie pamiętam, przy tym zielonym potworze dużym. Jeśli tam się przestawiło, to spędzałem godziny, żeby to ustawić ponownie. To jest załamka. Tutaj ktoś zapytał, wiesz co, bo ja nie znam Martin. Jaroma, wiem, obok nas. Ktoś zapytał o Jaromę i o Martina. No Jaroma, kurde, miała. No nadal produkują, ale miała niesamowicie dobre maszyny, bo mój tata jest ślusarzem, pół życia z maszynami spędził i zaczynał, generalnie chyba całe życie spędził, ale pamiętam o Jaromie zawsze mówił, że mówi używane maszyny Jaromy w ciemno można brać, a Martin to ja nie wiem niestety. Duże pilarki. Nie pracowałem, więc się nie wypowiem. Co do Jaromy, niestety po mojej wizycie w fabryce lat temu 5 czy więcej, no niestety kiedy zobaczyłem, no co z tego, słuchajcie, że maszyna, którą będziecie mieli w warsztacie, jest tam wypieszczona, w ogóle nie wiem, czy Jaroma generalnie jeszcze sprzedaje, więc tu się nie wypowiem, ale kiedy zobaczyłem tą fabrykę, to po prostu przypomniały mi się moje warsztaty w szkole, gdzie były po prostu ruskie maszyny i panowie w szarych, takich wiecie, po kolana. To był taki PRL dla mnie, że niestety po tym fakcie się myślałem nawet, czy byłem nawet na rozmowie, bo chciałem zakupić cały park maszynowy z Jaromy i... Ale po tej wizycie tam niestety tam nie ma się... z kim rozmawiać. Tam po odejściu ostatniego prezesa, którego zresztą pozdrawiamy, znamy, tak jest. Okazało się, że tam... To wtedy już była ta firma sprzedana, na straty spisana. Była tylko kwestia tego, żeby ktoś tam usiadł i to wszystko pięknie rozwalił niestety. Dobra, tutaj się Adrian pyta na przykład o piły taśmowe, o moc silnika, bo chce zakupić i ma dylemat. Piły taśmowe. Ktoś kiedyś się pytał o nas, pilarki taśmowe, no. Ktoś się kiedyś pytał u nas, czy ta najmniejsza pilarka Feldera, ja mam 4400, jest jeszcze mniejsza, 3800, czyli 38 cm mają koła, czy ona nada się do zacinania belek przy budowie domu? Bo ktoś tam sugerował, że nie, to jest w ogóle, trzeba jakieś giganty kupować. Więc wtedy chyba też celowo nagrałem film, gdzie pokazałem, wziąłem belkę o przekroju tam 200 na 200 albo jeszcze większą i zrobiłem chop prosty w ciągu dosłownie 30 sekund. Przy pilarce ważne jest ważne ciężkość kół. Jeśli macie maszynę, która waży 30 kg, to naprawdę nie oczekujcie, że ona będzie pracować dobrze. Musicie tutaj, no wszystkie maszyny takie w warsztacie, musicie patrzeć na fizykę, czyli silnik rozkręca to i się zaczyna kręcić, wkładacie materiał, który próbuje to zatrzymać. Silnik będzie oczywiście pomagał, żeby to nakręcać dalej, ale jak dociśniecie materiałem, to nie ma prawa się zatrzymać. I tu działa inercja, czyli siła rozpędu tych kół jest tak duża, koła są wielkie i ciężkie i tego się nie da zatrzymać. A jeśli kupicie małą maszynkę i te koła będą jakieś aluminiowe, na przykład leciutkie, to nic z tego nie będzie. Zobaczcie, największe maszyny, bodajże chyba Rzefam, duże, wielkie, żeliwne koła, ta maszyna waży setki kilogramów. Możecie tam robić wszystko, co chcecie, nie? Włącznie z fornirem na masową skalę. Więc a jeszcze w pilarkach ważna jest również średnica koła, ponieważ
Ta taśma, którą będziecie zawijać, jak będzie zawinięta tak, to możecie się liczyć, czyli macie malutkie kółka, możecie się liczyć z tym, że te taśmy zaczną wam strzelać, po prostu nie będą wyrabiać, będą po prostu pękać. Więc ja tych małych pilarek dla grubych taśm nie polecam. Zobaczcie na Pegaza, którego my mamy. Małe koła, mała maszyna, ona waży też swoje, bo ona nie jest lekka, bo jest cała żeliwa, ale taśma, którą tam pracujecie, ma niecały milimetr. I wtedy to ma sens. A gdybym tam założył taśmę centymetr, to nic z tym nie zrobię. Więc ja tych małych taśmówek nie polecam. A na najmniejszej tej felderowej zrobicie już cały dom. Więc te biurkowe, malutkie maszyny to nie do tego. Zdradzę, w przyszłym tygodniu postaram się dograć. Będzie film o bardzo małej pilarce taśmowej. To zapraszam już na testy TV. Bardzo ciekawa maszyna. Też chodzi o akumulatory, które pasują, ale czy psują? Właśnie nie wiedziałam, do kogo te akumulatory, do którego wcześniejszego, do czego. Jarek, opowiedz coś o pilarkach taśmowych. No to właśnie dobra. To czytałam. I ja bym tutaj też wam poradził, że te wszystkie pytania, czyli właśnie Jarek powie coś o pilarkach taśmowych, moc silnika i tak dalej. To nie tak. Pierwsze zdanie powinno być: rozcinam to i to, albo mam do wykonania to i to, z takiego i takiego materiału, jaką maszynę do tego użyć. Czyli zawsze dobieracie sprzęt do pracy, a nie na odwrót. Jeśli zrobicie na odwrót, to gwarantuję wam, że będziecie zawsze próbować więcej wycisnąć z narzędzia, niż ono jest dedykowane do danej czynności i wtedy nie można znowu narzekać, że narzędzie nie spełnia moich oczekiwań, bo ono po prostu do tego się nie nadaje. Nie myślałem o małej pilarce, raczej 180 kg. No. Tutaj Hammera mojego widzieliście. My żeśmy wrócili do modelu, mieliśmy 510, wróciliśmy do 4400, 4400, dlatego że była dobra cena, ale też taśmy, które tam można założyć, chyba najmniejsze szóstki albo ósemki, a największe 25. Więc genialna sprawa, bo zmieniam taśmę i mogę wycinać naprawdę łuki o małych średnicach, a dwa, że jak założę 25, to mogę rozcinać. Widzieliście, ostatnio rozcinałem chyba jakiś egzotyk 30 cm w pionie. Idealnie jak strzała, spokojnie jestem w stanie zrobić fornir, czyli zejść do 2 mm, takie listki pociąć bez żadnego problemu. A co myślisz o maszynach typu Holtzman, Holstar? Nie miałem do czynienia, ale tutaj znowu zdradzę. Kiedyś na ten temat rozmawiałem z niesamowitym specem i mi powiedział, bo pytałem się, że tych marek, bo ja już nawet nie rozróżniam, te Holstar, Holst, coś tam, tego jest dużo. I pytałem się właśnie, mówię, no co powiesz tutaj, nie, o tych sprzętach? Usłyszałem odpowiedź taką, że Jarek, jak nie chcesz wtopić jakichś pieniędzy, to omijaj wszystkie marki, które mają Holst w nazwie, jakiś człon. Że wszystko to jest jedna fabryka i po prostu i nie są to fabryki w Europie. Od razu powiem, również fabryki w Chinach to robią. Bardzo podobnie tak jak właśnie przy tokarce Dictum, to jest, słuchajcie, jedna fabryka, która trzaska tokarki dla, nie wiem, z 10 marek, które są na cały świat wysyłane. Właśnie Grizzly, też jest amerykańska marka. Jet, Chiny, ta sama fabryka. To, co robi na nich ten Mark Spagnulo z The Wood Whisper,
ta sama fabryka, Chiny. Więc to jest wszystko w jednych fabrykach trachane na tych samych maszynach, tylko zmieniane kolory. I kiedy będzie jakiś materiał o dłutarkach? A nie było? Kurde. FM25, rekord Powera. Co ciekawe, a może nie było? Co ciekawe, słuchajcie, oni wycofali to ze sprzedaży. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego, bo ja na tej dłuciarce pracowałem wiele razy. Pracuję genialnie. Oczywiście tam bardzo ważne są dłuta. I kiedyś patrzyłem właśnie, rozmawiałem z AMK i nie ma. Nie ma sprzedaży. Patrzcie. Wracam do kartki numer 1. Narzędzia ręczne. Wiecie, gdzie jeszcze coś dostaniecie? W AMK. Oni też mają, bo Record Power ma część jakichś tam sprzętów, czyli agencja AMK z Poznania. I oni mają również narzędzia ręczne z Record Powera. Czy maszyny Robland? Nigdy nie pracowałem na Roblandzie, więc tutaj też się nie wypowiem. Niestety. Trudno. Właśnie to jest taki właśnie zawsze dylemat, że nie da się porównać, nie da się wypowiedzieć, jeśli się na tym nie pracuje. A jeśli coś jest dobre i spisuje się do, jakby według moich oczekiwań, robi to, co do niego należy, to ja nie szukam lepszego sprzętu, bo to już mi odpowiada. Więc nie mam nawet jak. Musiałbym, nie wiem, do kogoś na warsztat wpaść i po prostu na cały dzień porobić jakąś pracę na innych markach, żeby mieć odniesienie, nie? Do tego. Ale myślę, że tutaj nasze filmy mówią wszystko. Ja nie muszę w ogóle nawet się odzywać, tylko jeśli robię coś bardzo, bardzo precyzyjnego, tak jak to Kumiko na przykład ostatnio, a później robimy okna, w przyszłym tygodniu będą kolejne okna robione, to jesteście w stanie robić od wykałaczek do właśnie, nie wiem, dostawiania domów. Dobrze, panie Bobrze. Moi drodzy, czy jeszcze coś chcecie nas dopytać? YouTube cały czas działa, nie? Tutaj coś ten... Sending data, ale nie widzę. Wszystko działa tam, tak? Tak, można obejrzeć czat na żywo. Będzie na YouTubie. Tak jest. Film się zapisuje. Zarówno na Facebooku i na YouTubie. Będzie film później udostępniany. On potrzebuje parę godzin. YouTube musi to przemielić. Jak wyrównywać forniry po pile taśmowej? Dobre pytanie. I ciężki temat, bo wyrówniarka, grubościówka zbiera maksymalnie na przykład, minimalnie, tak jak nasza, do 4 mm. Ale włożenie 4 mm obłogi grozi poderwaniem tego. Wał robi taką zadymę, że próbuje materiał oderwać, nie? I wtedy często uderza w wał ten materiał, normalnie on wyskakuje, więc 4 mm to jest ciężki temat. A co dopiero mówimy tutaj na przykład o 2 mm czy milimetr. Widziałem filmy w Stanach, jak robią. Robią coś takiego. Mają podkładkę, która na przykład ma 10 mm. I w to wstawiają ten cienki element, na przykład 2-milimetrowy, czy tam 3, przyklejają to jeszcze na taśmę dwustronną do tego czegoś pod spodem i to wszystko przepuszczają. Ale to jest średni pomysł. Wydaje mi się, że tutaj jedynie i wyłącznie szlifierka bębnowa, nic innego nie pracuje tak dokładnie. Dokładnie, szlifierka szerokotaśmowa, ale szlifierka szerokotaśmowa nam, jeśli to są szlifierki takie ręczne, to nie jesteśmy w stanie uzyskać równego docisku ręką i tutaj szlifierki bębnowe
spiszą się najlepiej. Jarek, dlaczego nie masz szerokotaśmowej? A czy zauważyłeś jakiś temat, gdzie te szlifierki, które mamy, by nam się nie spisały? Mamy małą szlifierkę właśnie bębnową, bez oscylacji i tam wykonuję właśnie te listewki na przykład do Kumiko, gdzie jestem w stanie ustawić 3,15 i taką grubość będę miał. Szlifierki, ciekawostka kolejna, szlifierki szerokotaśmowe, te takie największe, które mają ten element transportowy zrobiony pneumatycznie, czyli jesteśmy w stanie tam położyć kartkę papieru, ona się przyssa do stołu tego gumowego i zacznie wchodzić w wały szlifujące. Widziałem testy, gdzie była wpuszczana gazeta i szlif był ustawiony tak niewielki, że zbierało farbę z jednej strony gazety, a gazeta wyjeżdżała z drugiej cała. Tak dokładne to są maszyny, ale one są straszliwie ciężkie, oczywiście drogie, no bo to są wielkie maszyny i potrzebują, tam na przykład są silniki, tam, nie wiem, 3x10 kW, więc to są, i potrzeba jeszcze bardzo dużego odciągu, żeby ten pył szlifujący zebrać. Ale my takich rzeczy jakby tutaj nie robimy, więc nie było takiej potrzeby. Jeszcze wam podpowiem, że targi również tutaj na Dremie w Polsce są genialnym sposobem na zdobywanie rabatów. Tak jak my mieliśmy, nie? To był jeden z... Przez 10 lat, powiedzmy, w Dictum nie było żadnych rabatów. A wtedy załatwiliśmy minus 15%. I jeszcze przy płaceniu kartą było jeszcze minus 2%. Więc było minus 17% na wszystko, co się tam chciało. Więc włącznie ze mną z tego skorzystałem, że zrobiłem jakieś tam zakupy, bo no kurde, mieć, a nie mieć 17% to jest naprawdę sporo. Na co patrzeć przy zakupie używanych maszyn? O tym już było, to musisz posłuchać. Przesłuchać materiał. I jeszcze wam coś powiem. O zakupach z sieci. Przy cle. Bo czasami bywa tak, że dane sprzęty są przysyłane z Europy, czyli ten jakiś portal chiński, dlatego są takie długie czasy. 30-40 dni to jest norma. Są wysyłane do Europy i czasami w Europie jeszcze nawet przechodzi przez 2-3 kraje, zanim dojdzie do Polski. I wtedy żadnego cła i VAT-u nie ma. Więc na te wszystkie narzędzia ręczne nic nie płacicie. To przychodzi zwykłą pocztą, zwykłą czasami kopertą. Więc tu nie trzeba się bać, że wam dowalą polscy dzielni urzędnicy, którzy po prostu tak dbają o nas, że się martwią o nas. Nie? Mogę wam jeszcze coś podpowiedzieć. Perełka na koniec. Jak? Dobra, wrócę tutaj jeszcze do tych narzędzi. Tych. Czy trzeba je kupować? Jak dostać to narzędzie za darmo? Myślę, że tutaj część z was wie, część z was nie wie, ale jest to naprawdę banalnie proste. Oczywiście chęci i praca musi być włożona z waszej strony. Chińskie portale to są giganci. To są sklepy, które mają taką sprzedaż. Skoro one sprzedają, pamiętajcie, na cały świat, to ilość sprzedanych tych rzeczy jest gigantyczna. I otrzymanie takiego, powiedzmy, rysaka
Za darmo, jest banalnie proste. Wystarczy do nich napisać i powiedzieć, że się chce mieć to za darmo. I teraz słuchajcie, kolejna... Po prostu rozwaliło mnie to kiedyś, jak... Znowu, polski urzędnik po prostu celny, który do nas napisał, żeby odsłać jakąś tam paczkę, że muszę przedstawić dowód zakupu i wiecie, wszystkie deklaracje wartości. Deklaracje wartości, historię zakupu, ile za to zapłaciłem. No i tutaj Jarek odpowiada: zero. No ale jak? Jak pan zero zapłacił? Ja mówię, no, ale ja tego nawet nie zamawiałem. Po prostu mi to przysłali. No to jak mogę kłamać? No przecież tam na tym oświadczeniu jest, że pod grzywną, że tam oczywiście mogę, nie wiem, pójść do ciupy i w ogóle, że kary grzywny tam do lat 100, po prostu od siatki, jeśli wypełnię to, nie wpiszę nieprawdę. Więc wpisuję prawdę. Nie zamawiałem tego. Nie zapłaciłem tego. Nie zapłaciłem za to. Proszę bardzo, tutaj jest sklep, tam macie wartość, możecie sobie sprawdzić, ile to kosztuje. Wyliczcie mi, jak musicie, ja zapłacę za to podatek i proszę bardzo. Polski urzędnik nie ma w tabelce, że coś jest za darmo. Ich mózgi tego nie obejmują, ich te tabelki chore. Więc naprawdę polecam. Piszecie do sprzedawcy, proszę bardzo, proszę mi to przysłać za darmo. Macie za darmo. Potem musicie tylko zapłacić 400 zł cła w Polsce, bo nie ma rubryk, ale co tam. Tak. Jaki silnik i moc wyciągania powinien mieć odciąg do pracy na strugarce 26 cm? Średnica wylotu 100 mm, aby zebrać całość urobku. To jest odpowiedź bardzo prosta. Patrzysz na charakterystykę. Jak zobaczysz manual, tą książeczkę, na stronie wydaje mi się, że również powinno być, a jeśli nie, to dzwonisz na producenta dowolnej maszyny i mówisz, jaki przepływ powietrza musi być zapewniony dla danej maszyny. Oni ci to mówią i to wszystko. Są takie te mierniki, ja nawet sobie kupiłem taki kiedyś, tak jak kominiarze mają, czyli wkładacie takie śmigiełko malutkie przy odciągu, na wejściu na przykład do odciągu, czyli tam, gdzie jest moc zasysania największa, sprawdzacie tą przepływność powietrza i macie ile, jaką wydajność ma odciąg. Idziecie na koniec rury, czyli tam przy maszynie, sprawdzacie, widzicie, jest o ile mniej, bo wiadomo, że straty będą na tych wszystkich kolankach i tych rozdzielaczach wszystkich. Rury Spiro najwięcej zżerają, jeśli chodzi o straty. Sprawdzacie i widzisz. Więc to wszystko. Więc tutaj ja nie podam tego z głowy, bo ja tego nie pamiętam. Ale wystarczy wziąć manual od maszyny i tam to wszystko jest podane. Jaki masz zegarek? Ja napisałam czarno-pomarańczowy, ale nie wiem, czy o to chodziło. Film o zegarku będzie na Test TV, bo mi nie dacie żyć. To jest specjalnie kiedyś, słuchajcie, kupiłem taki, żeby go nie było nigdzie tutaj i... I faktury nie widziałam. Nie. Jarku, w 106 odcinku robiłeś podstawki pod młynki. Tam użyłeś szablonu do zaokrąglania rowków firmy Manta. Mam pytanie, czy da się to gdzieś kupić? Nie da się. Przepraszam, nie da się tego kupić, ponieważ tamten admin, który to sprzedawał... Włącznie, dobra, już nie będę co mówił, co chciał sprzedać, bo to była jakaś po prostu dla mnie chora sytuacja. W każdym razie nie, tamtego nie kupisz, ale był film również do szablon do zaokrąglania, był na Testy TV, chiński również. Nie wiem, czy tutaj chyba nie będę tego miał, ale chiński szablon do zaokrąglania narożników był. Taki aluminiowy, który naprawdę doskonale się spisuje. Także tam to polecam. Manualu chyba tego nie było, ale zadzwoń do producenta. Na pewno musi być, ale jeśli nie, to zobacz w katalogu, bo to są takie parametry, które
musisz mieć, typu jakie na przykład gabaryty ma dana maszyna na palecie, żebyś mógł to wnieść, albo ile dookoła musisz mieć miejsca, żeby na tej maszynie pracować. To też masz w katalogu. Takie rzuty z góry są tam zrobione. Dobra, chodźcie już. Tak jest. Ja zapraszam Was serdecznie na nasz najnowszy kanał YouTube'owy. Mogłem zadać pytanie, patrz, jak się nazywa nasz najnowszy kanał YouTube'owy? Dobra, ja wymyślę, prezent ode mnie będzie. Jak się nazywa nasz najnowszy kanał YouTube'owy, który ma jeden filmarz, ale dzisiaj nagrywam kolejny i zobaczymy, czy to taka odpowiedź padnie. Czy miał pan kiedyś amatorską strugarkę? Oczywiście, że tak. Wróć do pierwszych filmów. Pierwsza maszyna to była Lurem 230 coś, czy 320, albo 260. Taki malutki wał. Instalacja odwirowania to nie taka prosta sprawa. Oczywiście, że tak. Mamy. Marcin. Stolarz, Bartek, druk 3D. Tylko pisane dobra. Z małych, ale no już. Dobra, tak jest. Druk 3D pasuje. Ej, to ja mam jeszcze inne pytanie. Jak się będzie nazywał nowy kanał, który jeszcze który będzie, ale który jeszcze nazwy nie mamy. Tak jest. Zdradzimy taki jeszcze jedną właśnie taką informację tajną, która... Stolarz, Bartek, wyślij mi tylko na maila dane, proszę. Powstanie jeszcze jeden kanał i to na dniach, myślę, że będzie to obwieszczone. Również już dzisiaj na niego zapraszamy. Nam się nie nudzi, my nie mamy, nasza doba nie ma 48 godzin, ale pomyśleliśmy, że to jest również, to będzie efekt również naszych doświadczeń. I mam nadzieję, że wiele osób z tego skorzysta. Dziękujemy Wam serdecznie, jak zawsze, za Waszą obecność tutaj. Tak, kolejny raz spotkamy się prawdopodobnie w pierwszą niedzielę lipca. Czyli zmienimy tylko godzinę, nie? Z 17 na 19. Ale to jeszcze tak. Damy wcześniej zajawkę, bo to wakacje, nie wiem, czy my będziemy na 100%. A Wam życzymy dobrego końca roku, bo dzieci są już zmęczone, nasze, Wasze, wszystkie dzieci są już zmęczone szkołami, więc życzę tym dzieciom naszym i nam, żeby już mogły odpocząć. Dobrze, to tyle w takim razie na dzisiaj. My też pozdrawiamy. Ja się dzisiaj troszkę wynudziłam, ale to nic, przynajmniej się czegoś dowiedziałam. Do zobaczenia w takim razie na Testy TV, na Domi Drewno, na Druk 3D, na Blondynka Potrafi, nowy film jest nagrany, będzie na dniach też emitowany. Na Facebooku, na naszą grupę bardzo aktywną, na forum Domi Drewno. Jesteśmy tam wszędzie. Do nas, do chaty zapraszamy. Do zobaczenia w takim razie, na razie. Już tutaj przełączamy, wyłączamy.